Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zamanifestowałam moje wyniki matur. Słowem wstępu polecam po pierwsze mieć otwarty umysł, słuchając tego, co tutaj mówię, nawet jeżeli nie piszesz matury w tym roku. To, co tutaj powiem, może Ci się przydać. Mówię to, bo wiem, że część osób może być tak nastawiona do manifestacji. I druga sprawa powiązana z tym pierwszym aspektem, o którym przed chwilą wspomniałam. My tutaj nie rozmawiamy, ja tutaj nie mówię na tym kanale o tej takiej TikTokowej manifestacji, my wchodzimy w ten temat głębiej. Dlatego też, nawet jeżeli jesteś zafiksowaną osobą na sprawy związane z manifestacją, to zachowaj otwarty umysł. Bo nie chodzi mi tutaj o to, żeby cały czas napierdalać afirmacjami, miałam 90% z polskiego, miałam ileś tam z matmy, nie o to tutaj chodzi. Wiadomo, to też jest jakiś sposób, żeby zmieniać swoje przekonania, no ale właśnie, zanim opowiem swoją historię, to podkreślę tą jedną bardzo ważną rzecz, że tutaj nie chodzi o to, żeby bezmyślnie cały czas afirmować, tylko żeby faktycznie zmieniać te swoje przekonania i utożsamiać się, tak się mówi, utożsamiaj się z wersją siebie, która już ma to, co chce mieć. Ale o co tutaj w ogóle chodzi? Zacznijmy od mojej historii, żeby tak rozjaśnić, o co tutaj chodzi. Ja maturę pisałam w tamtym roku, w 2023, byłam tym pierwszym rocznikiem po podstawówce, więc tutaj od razu mogłam, wiecie, wyciągać jakieś takie argumenty, że no, jestem pierwszym rocznikiem, nie wiadomo za bardzo, co będzie na tej maturze, pewnie będzie trudno, nie ma materiałów do nauki, no i przez pewien czas właśnie takie z dupy wzięte argumenty, ja ich używałam jako wymówki, do tego, żeby usprawiedliwić sobie to, że no, może mi ta matura pójść słabo, po prostu. I tak, w marcu tamtego roku pisałam próbną maturę z matmy. Na matmie się tutaj skupimy, bo to jest po prostu mój ulubiony przykład tutaj. Ja napisałam próbną maturę w marcu na 37% bodajże. No i część osób tam z mojej klasy mówiło, że no, ale ta matura była taka trudniejsza, oni wzięli na tą próbną takie najtrudniejsze zadania, żebyśmy sobie przećwiczyli. Też z dupy wzięty po prostu argument, bo nawet jeżeli tak było, to widziałam, że sporo moich znajomych, dobra, nie sporo, ale parę osób dostało naprawdę eleganckie wyniki z tych niby trudniejszych próbnych marcowych. Także pierwsza sprawa, to nie utożsamiamy się z tym, że Boże, będzie trudno, nie wiem, CK chce nas, nie wiem, udupić. Nie utożsamiamy się z tym. Po co? Po co ty to robisz? Ze strachu. A tutaj nie o to chodzi, żeby się bać. No ale do tego też sobie za chwilę przejdziemy. Coś, o czym wspominałam na TikToku też, opowiadałam moją historię z moją dyskalkulią. Nie mam jej zdiagnozowanej, ale to też nie jest tak, że ja sama sobie zdiagnozowałam dyskalkulię, bo nie. Nauczyciele matematyki z mojej szkoły gdzieś na początku właśnie ostatniej klasy liceum mówili mi, Laska, tak przeglądali sobie te moje dotychczasowe kartkówki zaliczenia, weź ty idź się zbadaj, bo tutaj faktycznie może coś być na rzeczy. No i będziesz też łagodniej oceniana na maturze wtedy. No później się okazało, że to nie jest takie bardzo hopsiu, żeby sobie to zdiagnozować. I stwierdziłam, że mam to gdzieś. I na początku trochę żałowałam, że odpuściłam, ale później, no właśnie w marcu, zaczęłam się zastanawiać, co jest powodem tego, że mi z tej matmy tak do dupy idzie. Bo to nie jest tak, że ja nie poświęcałam czasu na naukę. Myślę, że każdy z nas ma takie... miał w życiu przynajmniej raz taką sytuację, że poświęcał dużo czasu na nauczenie się na jakiś sprawdzian, egzamin. Naprawdę uczył się dużo i gówno z tego wyszło i dostał jakąś słabszą ocenę, a osoba, jakaś koleżanka, która nie uczyła się w ogóle, dostała dużo lepszy wynik. No dupa wtedy piecze, ego cierpi, wiadomo. Właśnie o co tutaj chodzi? Nie zawsze tutaj chodzi o to, żeby się zaharowywać nauką na śmierć. Nie chodzi o to, żeby się uczyć po 8 godzin dziennie. Nie zawsze. Ja tutaj nie mówię, że trzeba zająć się manifestacją i nie uczyć się w ogóle, jeżeli przyszłaś tutaj, żeby to usłyszeć, no to sorry, nie ten kanał. Tutaj nie chodzi o to, żeby się nie uczyć. Ja wręcz uważam, że warto jest poświęcić jakiś czas na naukę, ale robić to mądrze, wiadomo, nie zaharowywać się, bo to nic pozytywnego nie przyniesie. Dlaczego? Nie chodzi o to, że żeby zamanifestować coś, to trzeba działać, bo manifestacja to jest praca wewnętrzna.
ale twojemu umysłowi logicznemu łatwiej będzie uwierzyć w to, że zdasz, czy że zdasz na wystarczający wynik w momencie, kiedy będziesz wkładać ten jakiś wysiłek, nawet minimalny, w tą naukę. Po prostu. Jeżeli będziesz robić arkusze, takie pierdoły. Boże, jakoś pod koniec września wróciłam z Japonii i dosłownie od razu, tam już 2-3 dni po moim powrocie, siedziałam i robiłam zadania z matmy. I mimo to ja miałam do dupy wyniki. We wrześniu, no tam pod koniec września zaczęłam się tej matmy naprawdę uczyć. W grudniu próbną napisałam na 26%. I coś, co mnie właśnie zachęciło do nagrania tego filmiku, to pytanie na Instagramie, gdzie osoba, która pisze maturę w tym roku, pozdrawiam cię, była trochę przerażona, że do tej pory ma wyniki tam poniżej 20%. I co ona ma zrobić? No oczywiście, nie mówię, żeby nie nadrabiać zaległości, rób to. Ale mimo wszystko uważam, i nawet nie tyle co uważam, co ja po prostu widzę po sobie i też po otoczeniu, że jeżeli nie zmienisz swoich przekonań i tych swoich kodów podświadomości, czyli przekonań, na temat siebie, na temat nauki, tego w jaki sposób się uczysz, jaką jesteś uczennicą, jeżeli nie zmienisz przekonań na temat samej matury, jeżeli nie zmienisz przekonań na temat samego egzaminu, samych egzaminów w ogóle, no to możesz się liczyć z tym, że będzie ci dużo trudniej, że możesz się właśnie borykać z jakimiś takimi problemami, gdzie ci nie idzie. I uwaga! Kluczem jest tutaj zmiana swoich przekonań. Możesz, tak jak ja, poświęcać masę czasu na naukę, ale nie będziesz w stanie wykorzystać tej wiedzy i otworzyć się na nią na egzaminie w momencie, kiedy będziesz nie panowała totalnie nad swoim stresem i nie będziesz nad tym pracować, nad swoim stresem, bo umówmy się, na egzaminach bardzo często stres i to, jak nim zarządzamy, decyduje o tym, w jaki sposób nam dopójdzie. I bardzo często osoby, które no właśnie uczyły się dużo, piszą gorzej niż osoby, które nie uczyły się w ogóle, bo osoby, które się uczyły dużo, się po prostu zestresowały i nagle pustka w głowie. Także spokój wewnętrzny. Ale na temat spokoju wewnętrznego nie będę się tutaj rozgadywać i na temat lekkości w tym wszystkim, lekkości w manifestacji, bo o tym opowiadałam na poprzednich transmisjach, także odsyłam do nich, jeżeli jesteś zainteresowana tym tematem. Jeżeli ty cały czas wychodzisz z założenia, że matura jest trudna, używasz właśnie jakichś takich wymówek, jakie ja mówiłam na początku, że no w tym roku będzie na pewno trudniej, albo tak jak ja miałam z tą dyskalkulią, co nie dokończyłam, że właśnie w marcu po tej próbnej, co napisałam ją na 37%, przy czym potrzebowałam w wyniku tak 65-70 minimum. W tamtym momencie zaczęłam się zastanawiać i uświadomiłam sobie, że ja cały czas sobie wkręcam tak naprawdę właśnie takie rzeczy niesprzyjające. Że no mi to przez tą dyskalkulię będzie trudniej, że nie wiem, no jestem pierwszym rocznikiem, który tą maturę będzie pisał, więc na pewno będzie, no mówię, trudniej. To są z dupy wzięte pierdoły, gdzie każdy rocznik może sobie znaleźć jakąś taką wymówkę, że no w tym roku na pewno będzie trudniej, nie wiadomo co będzie. Of course. I co z tego? Dosłownie, co z tego? Przestań. To jest, to jest prosta sprawa, żeby po prostu zmienić swoją narrację. To jest takie oczywiste, a wiele osób totalnie nie docenia tego. Zmień swoją narrację na temat siebie. Dosłownie, mów sobie, że tobie to pójdzie łatwo. Ja jak to robiłam z matmą? Ja generalnie przez zdecydowaną większość mojego życia wmawiałam sobie, że mi matematyka nie wychodzi, w podstawówce miałam same dwóje, w liceum też dwóje, tróje z reguły, czasami się trafiła jakaś jedynka, okazjonalnie jakaś czwórka, więc no to nie było tak, że ja nie zdawałam z tego przedmiotu, bo zdawać zdawałam, ale no było to dla mnie trudne, męczyłam się, poświęcałam dużo czasu na nauczenie się tego, na robienie zadań i gówno to przynosiło. I co ja tutaj zrobiłam? Przestałam, po prostu przestałam sobie mówić, że tak sprawy się mają. Czyli przestałam się utożsamiać z uczennicą, która jest słaba z matematyki. I zaczęłam zmieniać swoje przekonania na temat siebie.
I pierwszym krokiem tutaj właśnie jest zmienianie tej narracji, bo okej, możesz sobie stosować jakieś metody z TikToka, gdzie piszesz listy, okej, miałam tyle z polskiego, tyle z matmy, no i to jest spoko, ale jeżeli ty później dzwonisz do koleżanki i zaczynasz narzekać, Boże, ja nie wiem, jak ja to napiszę, ja tego nie zdam, no to się zeruje wtedy, tak naprawdę. I wiadomo, każda czynność, którą tam wykonujesz, mam tutaj na myśli w kierunku zmiany swoich przekonań, takie rzeczy jak pisanie sobie wyników, które chcesz mieć, to też jest jakiś sposób na właśnie utrwalanie w głowie tego, co ty chcesz dostać i w swojej podświadomości, że to już jest twoje. No ale mówię, tutaj chodzi o to, żeby zacząć się utożsamiać z wersją siebie, która już ma zajebiste wyniki. I w taki oto sposób, kiedy ja zmieniłam tą swoją narrację na temat siebie i zaczęłam pracować nad przeprogramowaniem swojej podświadomości, w maju bodajże była ta matura z matmy, już nie pamiętam którego maja, jakoś na początku. W półtora miesiąca ja z wyniku 37 przeskoczyłam do wyniku 72 na tej prawdziwej maturze. 72%. I ja nie mówię, że tutaj ta nauka, którą wcześniej włożyłam w tą matematykę, nic nie dała. Nie, ja tutaj właśnie uważam, że w ten sposób, przeprogramowując swoją podświadomość, ja odblokowałam się na to, że ja tą wiedzę faktycznie mogę na tym egzaminie wykorzystać. Bo w momencie, kiedy ja blokuję samą siebie i wmawiam sobie, że na pewno się nie uda, że pójdzie do dupy, no to nasz umysł działa tak, że robimy wbrew pozorom, robimy wszystko, żeby udowodnić samym sobie to, co mamy w podświadomości założone. Czyli jeżeli my, no mówię, tutaj mamy wgrane w podświadomość, że jesteśmy słabi z matmy, no to się będzie nam pięknie manifestowało. Po prostu. Jestem w trakcie montażu tego filmiku i tak stwierdziłam, że jeszcze dopowiem, bo część osób może tego nie zrozumieć. Są takie sytuacje, gdzie ktoś mówi, Boże, ja nic nie umiem, a później, wiecie, pisze na wysoki wynik na przykład. Tutaj, no mówię, chodzi o to, nie o to, co ty świadomie sobie powiesz, tylko o to, co masz wgrane w podświadomość. I jeżeli cały czas coś sobie powtarzasz świadomie, no to zostanie ci odbite na podświadomości, to się odbije na twojej podświadomości i się będzie manifestowało. Natomiast, no mówię, nie manifestuje się to, co ty sobie raz rzucisz świadomie tak naprawdę, tylko to, co ty masz faktycznie tutaj w głowie. Czyli ktoś może powiedzieć sobie nie wiadomo po co, że no ja to się nic nie uczyłam, do dupy mi pójdzie, na pewno dostanę złą ocenę, ale w podświadomości ma założone co innego i właśnie o to tutaj chodzi. Jeżeli w tym roku piszesz maturę lub jakikolwiek inny egzamin, to uwaga, serdecznie chcę zaprosić ciebie do przestrzeni mojej najnowszej, do mojego wyzwania Kwitnąca Wiśnia. Dlaczego Kwitnąca Wiśnia? Jest to powiązane z tym, że w Japonii będą kwitnęły wiśnie za chwilę. Zapisywać się można tak naprawdę od 8 marca, czyli od Dnia Kobiet, a ruszamy 15 marca i wyzwanie trwa właśnie mniej więcej od momentu, kiedy wiśnie w Japonii zaczynają kwitnąć, my zaczynamy kwitnąć razem z nimi, period. Wyzwanie to zostało stworzone przeze mnie właśnie dla osób takich, które piszą na przykład maturę w tym roku, które chcą spełnić jakieś swoje cele, nawet jeżeli jeszcze nie do końca wiedzą jakie, to jeżeli wiedzą, że chcą zamanifestować sobie coś fajnego właśnie w okresie wiosennym lub nawet w okresie całego następnego roku, bo o tym też tutaj będziemy mówić, to właśnie tutaj przez 10 dni, bo tyle trwa wyzwanie, będę każdego dnia dzieliła się z Tobą zadaniem dla Ciebie i omówieniem go, które poprzez wykonywanie go oczywiście pomoże Ci przeprogramować swoją podświadomość na taką, żebyś mogła osiągnąć to, co chcesz sobie osiągnąć w lekkości. I oprócz tego dostajesz również dostęp do grupy z innymi uczestniczkami, uczestnikami wyzwania, gdzie przez te 10 dni będzie można się wzajemnie wspierać, dzielić doświadczeniem i wzajemnie motywować. Także jeżeli jesteś zainteresowana lub zainteresowany udziałem w takiej właśnie przestrzeni mocy, to zostawiam Ci link do szczegółów poniżej w opisie. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że teraz stało się dla Ciebie jasne, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby te matury poszły dużo łatwiej, żeby te wyniki faktycznie były bliskie temu, co ty chcesz mieć, żeby one były takie, jakie ty chcesz. I słyszymy się w kolejnym filmie.